kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Call of Duty Black Ops 6. Słuchajcie, ruszam dalej i w sumie dużo broni leży na ziemi, ale musimy porozmawiać z tutaj kapitanem, tak, kapitan Gladney, nie ważne. Zagadajmy do niego, że jesteśmy już gotowi na ten szturm na pałac Saddama. Jesteśmy gotowi na pałac. Do roboty. Teraz się zacznie. Jackal 2, we're getting into this palace fast and getting out faster. Once you do the necessary, we're wiping it off the map. Roger that, Jackal 1. We're not sticking around for tea. Probably dreadful anyway. We're looking for a bunker. Our best guess is that we can access it on the far side of the grounds. We'll see you through. After that, it's up to Talon 1 to lift us all out in one piece. That's my preference. So let's get to it then. We're nearly there. Look alive, people. They know we're coming. Okay. Fire at will. Coś taki wjazd na grubo. Serio? Tak wypadamy na taki srogi ostrzał, gdzie w zasadzie nie będzie nie schować. Ale dobra. Drogo. Nie ma żadnych kewów? W sumie kewów nie było w mojej tej. Nie było w mojej z tej bazie już. Dobra, podejdźmy bliżej. Się wyłonił tutaj. Weź umiraj. Dobra, myślę, że boczki możemy wejść, nie? Boczek, lubicie boczek? Flanking! Push up! O! Tutaj też potrzebujemy kod. Cichej. Siedem, dziewięć, sześć, zero. Hej, kolejny tysiaczek. Takie coś to ja rozumiem. Do freski zacny z Saddamem. Dobra, tam się leje, a ja se freski oglądam. Wow, czekaj, mi tu granat poleciał. Nie, to freski, malowidła? No i no, malowidła chyba jakieś. Mural? Nie, mural to też nie będzie. A, jakieś gówno na ścianie.
100 metrów musimy dojść. Dobrze, że oni samo reanimacji nie mają, nie? Mogę tędy przeskoczyć i wejdziemy sobie tędy głównym wejściem. Trochę tak meczecie, nie? Już nie wiem, akurat nigdy w meczecie nie byłem. Nie było mi dane. Jakoś unikam takich miejscówek kultu religijnego. To kościoły, czy to meczety, jakoś tak po drodze misty. Ale widzę co? Czy mi się amo? GPR? GPR, niech będzie GPL. We could use air support, Case. Air support? Niech będzie air support. Chainsaw 3-2, incoming. W miarę fajnie poszło. Ale czekaj, bo tutaj mamy jeszcze... Możemy tu wejść? Bo wiecie, w takich... Nie wiem czemu. Czy wiem czemu. Ale mocno teraz Call of Duty tutaj nastawia nas, jakby nie patrzeć też na... zapas amunicji. Na zbieractwo kasy. Ja mam taką straszną teraz chęć, ile złota, zbierania kasy. Coś, czego nie było wcześniej w Call of Duty. Nie przykładało się do uwagi zbierania tam kasy na misjach. A teraz normalnie, o, i stóweczka. A teraz bym łaził, sprawdzał każdy zakamarek, czy gdzieś nie ma jakichś pieniędzy. Zrobiłem się strasznie zachłanny. To są donaty normalnie. Nie żeby coś, ale wiecie, zawsze też donata możecie wysłać. Link jest w opisie, także zapraszam. Albo na streamie nawet. Same dobroci, słuchajcie. Ja mam kasy. 3,5 tysiąca. Co to mi się... To curwy nędzy, ty czekaj, tu gęs i granat, kurwa. No i czyż. Tutaj musisz wejść ten kawałek, teraz się wycofać, no i tak dostaję tym. Ja rzucę jakimiś bombami dymnymi, czy co to jakieś gezowe gówno.
Ready to engage. Serio, nie ten? Dobra, wygazowany. Case Adler on me. We're going down. We'll hold the area. Be quick about it. Przeszukaj teren. Okej. Okay. Wow. Może kewał, bro. Ty jak on się nagle tam znalazł? Tak szybciorem. Może być. No jest i podziemny bunkier. Bunkier, bo. A bogato tutaj. Good God, Saddam's hoarding millions down here. Hell, this gold toilet's worth that much. He traded all. Zajombisty. Zajombisty złoty kibel. Srałbym. What the hell happened in here? Biohazard cabinet. Must be the demonstration Alawi mentioned. How about that hard case there? Check it out. A co jest w walizce? Jakaś krew? Mamy staczek biohazardu, nie? Pantheon has a goddamn biological weapon. And they put this in Saddam's hands too? A sample of it. Based on what I'm seeing in here. What'd you find? A disc. Some notes, all in Russian. The project's headed by Matvey Gusev. Sounds like you know him. I recognize the name. Gusev was a scientist in the Soviet Union's biological weapons program, Biopreparat. Intelligence had him fleeing Russia last year. Then he vanished. Gusev gave the Pantheon a Soviet bioweapon? No. According to this, the cradle came from somewhere else. A research facility I'm familiar with. It's American. No. All right, visiting time's over, you three. We need your help up here. Head to top side. Let's move. Get what you wanted? Not exactly. But we got what we needed. Ten cały motyw z bronią biologiczną. To są chyba te, ten projekt zombiaków. Nie mogę sobie teraz helikoptera wezwać. Powiem, przydałoby się. Up the rope. Case, let's go. Wiecie, a okej. Okay. Rolka i na dach. Możemy robić coś takiego, że... Dokładnie. Że co? Wrogi śmigłowce? Ok. Niewidzialny bombowiec? Spróbujmy go. Target lock. Co prawda jednego zastrzeliłem przynajmniej.
wystrzelił, widzę. Nie ma tu żadnego RPGa. Oni mają. Przynajmniej ten helikopter się szybciej. Niedostępny w obecnej lokalizacji? Serio? Naprawdę przydałby się teraz helikopter jak nic. Wow! Rozpierdziel. To prawda, jak to helikopter. Sakra. Znowu? Shit. Jakby tu mamy ten, ale tu nie ma żadnego RPGa. Też wygodnie dostępny. Ten się jeszcze odnawia, ja pierdolę. Dobrze. Wychyl, że... Tu już wszystko lata normalnie. Kurwa, granat jeszcze. Zobaczcie, uzupełnia. No super, miny mi są akurat teraz średnio potrzebne, ale dobra, niech będzie tam jedna. Nie jest tu ciekawie, słuchajcie, nie jest tu ciekawie. Ewidentnie nie jest ciekawie. Tam ma ten, znowu wyrzutnie. Na szczęście beczka się przydała. Padaka. Aż kur. Nie jest tu za ciekawie. Nie jest tu za ciekawie. Ale... A, znowu dwa śmigłowce? Dobra. Target lock. Leciał. Oh yeah. No to już mamy coś na kolejny śmigłowiec.
Już tylko przyleć. Ten karabin jest taki dosyć kiepski, bym powiedział. Bunch of Pantheon and Iraqis on the way. Where's our expert? Got a woman to tower one. We'll have a quick clear position. Prepare for extraction. Tower one, too hot. We got enemy halos in the air. Roger. Co jest? Czemu mi tutaj plecy zabił ktoś? Daruj. Helikopter. Adios, amigos. Jeszcze jedni? No i nice. A dzięki temu jest ich tutaj mniej. Nasi. Dobra, ja to pierdzielę, adios. Ale że nikt z ich jeszcze nie ma RPG-a, żeby nas ściągnąć. Już to też by mogli spokojnie to zrobić. No i to piękne zakończenie. Well, look at that, Adler. We actually agree on something. The Pantheon has a biological weapon. The papers we found in that bunker, they had a name attached. Matt Vigusev, a Soviet weapons scientist. We think he's still in Iraq, somewhere. Adler's volunteered to stay behind and track his ass down. I'll have Felix examine the disc we found while the rest of us investigate the origin of the cradle. If Adler's right, this thing may have come from a research facility on U.S. soil. A Soviet scientist and an American bioweapon. What the hell are we getting into? You've asked Hara about this supposed research facility? She's not picking up. Told her to look into Livingston. You think something's happened to her? If it has, it's my fault. The weight of the world on your shoulders. We know the risks. Yeah, well, this is exactly what I imagined. Because it's not just about you. How'd you feel about coming with me in case stateside? I'd consider it. Felix still in the kitchen. Don't complain. We ate well while you were off wandering the desert. He should be decrypting the disc Adler found. We need whatever's on it. Hey, chef. Ooh. You cracked that disc yet? To jest takie tłuste mięso robisz. Patience, please. Cryptography is like preparing puffer. Rush through it. And risk losing to jest zupa, ale to mięso takie trochę tłustawe, to wygląda jak trochę jak golonka, nie? Co on tu gotuje? Nie można zobaczyć, co on tu gotuje. No dobra, coś tu jest, tu jeszcze papryczka, ziemniaczek, ta papryka zielona to już taka trochę na wymarciu, ale marchewka jest. Co gotujesz? I'm afraid I'll need a little more time. Unless you've come to help. O, co robisz? Yet to be determined. I found these cookbooks in storage, but
I'm afraid my Cyrillic skills are not as sharp as they once were. And I am working with ingredients that I could hunt and forage from the surrounding area. So, let's call it a stew, shall we? Potrawka. Dobra, na razie niech sam sobie gotuje. Jest i bried. Nie wiem, co to jest, wygląda dziwnie. No dobra, jakieś żarcie będzie. Coś będzie, jakieś ciusteczka i tak dalej. Kasy mamy $3,810. No i pięknie. Dzięki temu, słuchajcie, rozbudujemy sobie tutaj kolejne te pomieszczenia. Stację sprzętu i trening. No i później sobie jeszcze ulepszymy tutaj. Ale to już w następnym odcinku, także na dzisiaj sobie tutaj kończymy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie. Hej, hej. Thank you.